lidze okręgowej. Pierwszy mecz obu drużyn w ramach bieżącego sezonu, który za moment się rozpocznie. Ich wspomagać Maciej Mazanka i Szymon Ręczkowski. Tym pasem coś a la Boca Juniors. Tutaj dzisiaj widzimy zespół z Głuszycy. Są widoczne na trybunach. Na razie te pierwsze minuty pokazują jednak, że to będzie bardzo trudne spotkanie. Puścił grę Klemiński obok bramki, ale to jest drugie takie uderzenie zawodnika i pewnie też trener Żądło zwróci na to uwagę w przerwie tego spotkania. Jest okazja na uderzenie. Teraz ten strzał zablokowany, choć jeszcze był tym zawodnikiem, który tych goli dla Głuszycy nastrzelał najwięcej. Teraz dobre zagranie i jest gol Bystrzyca Górna po tym podaniu w okolice pola karnego. Zdobywa prowadzenie w tym meczu. Grać tą piłką bardziej dokładnie, jeszcze jest Kosior, on potrafi zaskakiwać właśnie takimi zagraniami. No, teraz niezła próba i jest okazja tam, trochę mnie zaskakuje tylko sytuacja i zachowanie Wojciecha Chońskiego. Mimo wszystko ten mecz układa się dobrze dla gospodarzy od samego początku, próbując strzału właśnie w takim zachowaniu. Furmankiewicz, jeszcze kolejny strzał, w który do tej pory Włókniarz rozgrywał swoje mecze. Byłoby, no, czeka już w pole karne, teraz dostał piłkę, jest na dogodnej pozycji, tutaj by oddać strzał na bramkę i trafia w słupek, naprawdę groźnie, bardzo groźnie, teraz pod bramką Steca. Trenera Żądło poradzą sobie przy tym stałym fragmencie gry, wybijają piłkę tutaj goście z linii bramkowej, był troszkę inaczej, szybciej reagować, ale to za moment, bo teraz okazja dla gospodarzy. Furmankiewicz w wybornej sytuacji, pójść z akcją większą liczbą graczy do przodu, jest Rangel, teraz dostał wreszcie piłkę na dobrej pozycji i przestrzelił naprawdę w dogodnej sytuacji.